Drogi Antosiu, bardzo Ci dziękuję za dedykację w poprzednim odcinku. Wydajesz się być bardzo miłym i rzetelnym człowiekiem. Może nie spełniasz moich wymogów obliczeniowych, abym nazwał Cię przystojnym. Tak czy inaczej, bardzo chętnie umówię się z Tobą na kawę i ciastko. Zaproponuję jakiś termin, a z pewnością się dostosuję. Pozdrawiam, na zawsze Twój algorytm YouTube. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o domniemanych przygodach łóżkowych Marka Kuchcińskiego, będzie też o aneksji Kaliningradu, przez Czechy oczywiście, o aferze z ubraniem Majstaszko, o prezencie, jaki otrzymał prezydent Rosji z okazji swoich urodzin i będzie też o dziwnym, naprawdę dziwacznym synu prezydenta Ugandy. Będzie też wiele, wiele więcej, ale to tylko dla wytrwałych, tym, którym chce się oglądać całość. A teraz, nim zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu czy komciowaniu i co tam jeszcze chcecie. A chętnie do wsparcia kanału zachęcam do robienia tego poprzez portal buycoffee.to, na którym możecie postawić mi przysłowiową kawkę, kawunię czy herbatkę. Bardzo dziękuję i zaczynamy. A zaczynamy, szanowni państwo, od domniemanych przygód pana Marka Kuchcińskiego, byłego marszałka Sejmu i przyszłego szefa kancelarii premiera. W 2019 roku były agent CBA Wojciech J. stwierdził w reportażu TVN24, zawsze ci Niemcy nam tu mieszają, w każdym razie stwierdził, że służby zatuszowały skandal z udziałem ważnego polityka PiS z Podkarpacia. Mowa o tak zwanej aferze podkarpackiej. Sprawa dotyczyła kontaktów z nieletnią grzesznicą z Ukrainy. Pozdrawiam gorąco algorytm YouTube'a. A tym politykiem, szanowni państwo, miał być właśnie sam pan Marek Kuchciński. Wojciech J. miał wejść w posiadanie nagrania z podbojami łóżkowymi pana Marka, jednak dysk z tym nagraniem ponoć zginął z jego szafy pancernej w CBA, gdy usunięto go ze służby. Po prostu zaginął. No normalnie takie rzeczy się, szanowni państwo, zdarzają. Komu nie zginęły z szafy pancernej nagrania marszałka Sejmu uprawiającego nierząd z nieletnimi, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak się zdarza i koniec tematu, ludzie, no. Normalna sprawa. Trudno udowadnić swoją niewinność, gdy nie robiło się tego, czego się nie robiło. Łatwo pomawiać, trudniej się bronić. Ale czasem bronić się trzeba. Kategorycznie stwierdzam, iż insynuacje sugerujące jakikolwiek mój związek z nieobyczajnym zachowaniem czy przestępstwem są nieprawdziwe. Wobec osób lub podmiotów, jak na przykład redakcji gazet, które powtarzały te zniewagi, wszcząłem stosowne kroki prawne w trybie cywilnym i karnym. Skąd domniemana taśma z udziałem polityka? Okazuje się, że proceder nagrywania polityków czy biznesmenów trwał w domach publicznych na Podkarpaciu w najlepsze. Oko kamery zarejestrowało nie tylko Kuchcińskiego, ale też wiele, wiele innych ważnych osobistości. Ponoć samych taśm może być nawet kilka tysięcy, ale to nagranie z Kuchcińskim miało być bardzo, ale to bardzo dobrej jakości i trwać nawet kilka minut. Pan Marek się wypiera i dodaje, że złożył już zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa zniesławienia, znieważenia funkcjonariusza publicznego. Jak twierdzi, postępowanie wciąż nie nabrało tempa, ponieważ pan Wojciech wciąż wymiguje się zwolnieniami lekarskimi. A teraz czas na witaminki dobre i dla chłopca i dziewczynki, a tuż po nich potężny news o ubraniu Mai Staszko. Sport. Czy pamiętacie, jak parę odcinków temu informowałem o szachiście Hansie Neymanie, który został podejrzany o to, że w czasie transmitowanych rozgrywek online wygrywać mu miały pomagać wibrujące kulki, które ten wsadzał sobie w... no... od tyłu. Teraz temat wraca, bo według portalu chess.com 19-latek miał oszukiwać w ponad 100 partiach online, w tym w kilku turniejach z nagrodami pieniężnymi. No, czekamy na serial na jakiejś platformie streamingowej. Nawet mam taki pomysł na tytuł Analogia sukcesu. Czechy. W poniedziałek przed ambasadą Rosji w Pradze odbył się happening, podczas którego przeprowadzono referendum w sprawie przyłączenia Kralowca, czyli Kaliningradu, do Czech. Okazuje się, że aż 90% głosujących było na tak, więc zdaje się, że przyszłość Kralowca jest już przesądzona. Co ciekawe, wyjątkowo głosującym nie towarzyszyli uzbrojeni żołnierze, nikt nikomu nie groził, chociaż przy urnie stał wielki krecik w wojskowym hełmie. Ponoć tłum zebrany pod ambasadą zdążył już oficjalnie poinformować stronę rosyjską o aneksji. Rosja. Parę dni temu swoje urodziny obchodził Władimir Putin. Z tej okazji zwykle telegramy z życzeniami przychodziły tłumnie. W tym roku jednak życzenia telefoniczne złożyli jedynie przywódcy Kirgistanu, Kuby, Republiki Południowej Afryki i Turcji. Natomiast telegramy przyszły z Armenii, Białorusi, Korei Północnej, Nikaragui i Tadżykistanu. Życzenia miał także złożyć przywódca Czeczenii. Na całe szczęście to nie mogło być najgorsze urodziny w życiu prezydenta Rosji, ponieważ od Aleksandra Łukaszenki, szanowni państwo, otrzymał w tym dniu traktor. No i ktoś wysadził mu most na krzyż.
Białystok. Mieszkańcy Białegostoku o miejski szalet starają się już od 1937 roku. W ogóle to tam niezłych muszą mieć włodarzy, skoro tyle lat kibla nie potrafili postawić. Ale nic to, szanowni państwo, bo wreszcie się udało. Białystok posiada swój własny, piękny miejski szalet, a kosztował on 430 tysięcy złotych. Sprawdziłem i można kupić taniej mieszkanie dwupokojowe w Warszawie. Afera toaletowa rozgrzała polityków i internautów, ale najważniejsze, szanowni państwo, żeby koniec końców wygodnie się kupkę robiło. Uganda. Syn prezydenta Ugandy, tak zwany tweetujący generał, czyli Muhoozi Kainerugaba, ostatnimi czasy troszeczkę musiał nadszarpnąć nerwy swojego ojca. W zeszłym tygodniu na przykład stwierdził na Twitterze, że cała Afryka popiera wojnę Putina w Ukrainie i zaproponował 100 sztuk bydła dla nowej premier Włoch, Giorgi Meloni. Zasugerował, że chce jej przekazać zwierzęta, ponieważ ją, tak zwyczajnie po ludzku, kocha. Zaznaczył, że w Afryce tak właśnie się robi, a nie jakieś głupie kwiatki, czekoladki. Krowy się daje i bez gadania. Jak zaznaczył, jeżeli kobieta nie przyjmie jego zalotów, to będzie zmuszony zaatakować Włochy. Co ciekawe, prezydent i jednocześnie ojciec Kainerugaby najpierw zdymisjonował go ze stanowiska generała odpowiadającego za siły lądowe, a następnie awansował z generała porucznika na pięciogwiazdkowego generała. No można się śmiać, myśleć sobie, że przynajmniej już wiadomo, że to nie u nas u władzy są największe debile, ale ludzie to są naprawdę piękne krowy. Warszawa. W połowie sierpnia na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęły się prace nad odbudową Pałacu Saskiego. Zgodnie z harmonogramem mają trwać one 8 lat i zakończyć się w 2030 roku. Politycy PiS na czele z Andrzejem Dudą przekonywali, że państwo stać na taką inwestycję. Przy okazji rząd zachęcał Polaków, aby wsparli budowę pałacu, przekazując na ten cel darowiznę, którą można odliczyć sobie w PIT. Jak informuje Wirtualna Polska, zbiórka na odbudowę pałacu nie cieszyła się jednak zainteresowaniem. Darowiznę na ten cel przekazało, uwaga, uwaga, aż 95 osób. Natomiast kampania promująca odbudowę pałacu kosztowała ponad 3 miliony złotych, także no chyba można ją zaliczyć do tych najbardziej udanych. Patologia. Łukasz W., znany jako kamerzysta, został skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności za uderzenie bez powodu 66-letniego mężczyznę. Miało to miejsce w 2020 roku, kiedy kamerzysta chciał kręcić ekspedientki w sklepie, a te no nie wyraziły na to zgody. Z pomocą nadszedł 66-latek. Niestety pato youtuber uderzył go, a ten na chwilę stracił przytomność. Mężczyzna odszedł parę miesięcy później, a jego rodzina twierdzi, że do przedwczesnego zejścia miał właśnie przyczynić się w wymierzony jakiś czas wcześniej cios. To jednak nie koniec problemów kamerzysty, bo grozi mu jeszcze do 8 lat pozbawienia wolności za film, na którym widać, jak zmusza chorego umysłowo chłopaka do jedzenia kocich wydalin. Dobre wiadomości, szanowni państwo. Żeby za dużo o kale nie gadać, to czas na coś miłego. Otóż pan Russell Jones, Brytyjczyk, w 2021 roku doznał kontuzji nogi i lekarze zdecydowali się o założeniu mu gipsu. Żartowałem, to nie jest koniec tej witaminki. Otóż pan Russell ma psa i zauważył, że od czasu jak utyka chodząc w gipsie, jego pies również kuleje. Postanowił wybrać się z psiną do weterynarza. Ten jednak po dokładnych badaniach uznał, że z łapami psiaka wszystko dobrze, a piesek najprawdopodobniej utyka z sympatii do swojego pana, żeby mu nie było głupio i samotnie samemu utykać. No, czy może być coś słodszego? No ludzie. Jesień. Grzybobranie trwa w najlepsze. Influencerka Hanusia zrobiła jajecznicę z trujących grzybów zamiast kurek, które zwyczajnie jej się pomyliły, bo faktycznie lisówki pomarańczowe gdzieś tam są podobne do kurek, no ale nawet mało wprawne oko je rozróżni. Co ciekawe, pod koniec nagrania przestrzega, żeby nie zbierać grzybów, jeżeli nie mamy co do nich pewności, także lol. Ale jak już wspominałem, grzybobranie trwa w najlepsze i inna influencerka F zamierza pokazywać obróbkę i zjadać muchomory i faktycznie istnieją sposoby, żeby pozbywać się większości toksyn z grzyba, natomiast promowanie tak niebezpiecznych rzeczy przez ludzi, którzy mają wpływy, może się skończyć dla wielu nieodpowiedzialnych ludzi tragedią, także ostrożnie, szanowni państwo. Kościół. Rzeczpospolita informuje, że w przyszłym roku państwo planuje przeznaczyć na fundusz kościelny rekordową kwotę aż 216 milionów złotych. Proponowałbym jednak wrócić do pomysłu, żeby taki fundusz zastąpić dobrowolnym odpisem podatkowym. No, wtedy by się okazało, czy złote, a skromne, czy już tylko skromne. W miniony weekend we wrocławskiej hali stulecia odbył się 14. Ogólnopolski Kongres Kobiet. Podobno rozmawiano na nim o gospodarce, biznesie, ekologii czy o wojnie w Ukrainie, ale no nie ma pewności, bo po kongresie właściwie omawiane są tylko dwie sprawy. Reszta to taki był dodatek niepotrzebny, jak się okazuje. Pierwsza sprawa to przyznanie nagrody dla Donalda Tuska, co wywołało sporo kontrowersji, bo no przyznano mu nagrodę za to, że zapowiedział, że na listach wyborczych nie będzie miejsca dla osób, które nie dają kobietom prawa do aborcji. Nie wiem, co to
to nie mam pojęcia, co to za pomysł, żeby nagradzać kogoś za deklarację. Ale walić to. O tym też nie za wiele wiemy, bo na kongres przyszła pani Maja Staszko, ukazując kawałek brzucha i absolutnie cała uwaga skupiła się na niej, a nie na tym, co istotne, czyli sam kongres. No, oczywiście rozumiem, że chodziło o to, żeby pokazać, że kobieta może nosić, co chce, jak chce i nikomu nic do tego i absolutnie się zgadzam. Ale nie do końca rozumiem irytację pani Mai, że cała uwaga skupiła się na niej. No, nie jest chyba głupią osobą, tak uważam. I doskonale wiedziała, co robi, że o tym będzie się mówiło. No i zdecydowanie nie chcę tu hejtować pani Mai za strój, bo to jej sprawa, co nosi i kiedy, ale no, uważam, że mogłaby czasem trochę mniej się anoncować na cały świat, bo nie jest w jego samym środku. No i jest to dosyć przykre, bo odebrała powagi i rangi całemu wydarzeniu, które zdecydowanie na nie zasługiwało i zasługuje. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo, szanowni państwo, dziękuję za uwagę i obejrzenie do końca. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania oraz do wspierania na portalu bajkofi.to. To bardzo pomoże w rozwoju kanału. A dzisiejsze pytanie zadał pan Mr. Mesjasz 44. Biskup święcił superkomputer kropidłem, ale czy to kropidło było święcone innym kropidłem? Czy istnieje prakropidło? Czy ten przyrząd jest święty z urzędu? Nie wiem, polecam zapytać jakiegoś duchownego, ale może po prostu pierwsze kropidło poświęcił sam pan Jezus swoim kropidłem. A teraz już nie witam, a żegnam państwa bardzo, bardzo serdecznie.